Jestem tu, by odebrać to, co po mnie... Już jestem. A teraz dasz mi... Whoopsie. Wybacz. Ludziska, nie mogę. Nie mogę już ruszać całkiem. Ludziska. Pamiętajmy, by kochać, bo ludzie, znaczy krokodyle, tak szybko tracą nogi. Grzesiu, widzisz ten mały węd w podłodze? Słyszałeś kiedyś o Among Us, Grzesiu? Musisz wejść w węd. Wiem, że to ciężkie. Musisz być sas. Ale wiem, że dasz radę, Grzesiu. Cringe. Mały! Tak? Nic nie ucieszyłoby mnie bardziej niż zestrzelenie cię. Zestrzelenie dziecka nie będzie miało dla mnie większego znaczenia. Rozumiesz? Mhm. Ale ponieważ się spieszymy, zawrę z tobą układ. Zrzucisz nam aparat, a my nie zrobimy ci krzywdy. Nigdy więcej o nas nie usłyszysz. Okej? Obiecujesz? Krzyżuję swe serce i mam nadzieję, że umrę. Okej. No dobra. Dawaj mi to. Idealnie. Ile palców widzisz teraz w Ani? 8? Dobra, dzieciaku. Chcesz rzucać cegłami? Śmiało, rzucaj następną. Jeśli nie potrafisz zrobić nic lepszego niż to, dzieciaku, to przegrasz. Glitch trap. Co? O mój Boże, nie! Freddy, nie czekaj na swoją kolej! Choroba! Freddy, teraz! Grzesiu, musimy się komunikować więcej. Jeśli inne animatroniki się dowiedzą, to... Dzieciak! Ja widziałem! Dzieciak? Tak, dzieciak, zaraz obok ciebie! Co ty tu robisz, co? Właśnie się zapoznaję z tą pizzą i takie tam... Wynoś się! Możesz się za bardzo oswoić z pizzą, wiesz? Nie mogę tam przejść. Do tych bramek wymagana jest bezpłatna karta wstępu do Pizza Plexu. To problem. Jedna z nich powinna znajdować się przy głównym wejściu. Aha, jasne, wiesz, jestem przy głównym wejściu i jest tu większy problem. Gdzie jesteś? Nigdy mnie nie znajdziesz. Ten obszar jest zamknięty. O Boże! Hej, mała. To koniec gry! Nie bój się! Ja przepraszam. Serio? Bardzo przepraszam. Tu jesteś! Witam cię! Halo? Czy ktoś tam jest? Obawiam się, że nie widzę cię. Myślę, że nazywa się Vani? Czy dobrze się bawisz? Czy dobrze się bawisz? Czy z nią dobrze? Grzesiu, nie jestem aż tak irytujący, prawda? No i ślap. Dziękuję. Mogę to wszystko zrobić sam! Więc, pomijając, jeżeli nie chcesz gadać, pojedziemy w dół do Parts and Services, wcisnę w ciebie ten przeklęty dziób i powinieneś wtedy lepiej gadać. Ty... Aż tak ci się nie spodobał ten pomysł?
Na tym drzewie żyje jeden z najbardziej niezwykłych drapieżników roślinożernych. To jedyne zwierzę, do którego nie muszę się podkradać. To niezwykłe stworzenie jest półślepe, półmartwe i to jest najszybciej, jak może się poruszać. Oto, co może ci się przydarzyć, jeżeli będziesz żył na niczym, tylko liściach. Każdy drapieżnik może go zaatakować, a on nie jest wystarczająco szybki, by uciec. Dlaczego schodzi w ten sposób, jest tajemnicą. Nikt tego nie wie. Teraz skończył i wraca na bezpieczne drzewo. Grzesiu, proszę, odpowiedz. Freddy, co się stało? Wszystko okej? Squid Game. Co?